Was tutaj, cześć, chciałem znać. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Fiskenais z PlayStation 4. Scenariusze przy zaporze, już mówiąc, wspomnieć. No tutaj disaster jest tak w skrócie. I tak, pierwsze to sprawdźmy to, czy ja włączyłem katastrofy. Okej, okay, były wyłączone, dobra, już. No i zacznijmy do odbudowy, ponieważ tutaj nie ma co się męczyć, ponieważ mamy mało czasu. No i tak, mamy bardzo duży, ładny, piękny popyt na ludzi, więc ja nie widzę żadnych dodatkowych przeszkód. Jak żeby ich po prostu tutaj im zacząć budować kolejne segmenty właśnie mieszkań. No i sobie zaczniemy to od niczego prostszego niż od czegoś takiego. I czekaj. Tak, handel jakiś tam mały chce się budować, więc handel będzie tutaj. Wspomniałem dzisiejszy odcinek też wyjątkowo nagrywam w ciekawy sposób. Mniejsza z tym co i jak, dlaczego i co jest z nim dziwnego. A, miałem wam powiedzieć. Jutro. Mam nadzieję taką przynajmniej, że to będzie jutro. W skrócie, w niedzielę będzie live. Taki ostatni przed świętami z Fiskenais z PlayStation 4 Mass Transit. To będzie najbliższy odcinek. Nie było go w tygodniu, będzie live. Godzina około 18, albo jakoś w ciągu tygodnia. Godzinę dokładnie wam powiem później. Pewnie w odcinku ze Snowfalla, który też się jutro pojawi. Albo dzisiaj jeszcze jakiś taki krótki live, zrobię, nie wiem, krótką informację. Pomyślę jeszcze co i jak dokładnie, żebyście wiedzieli. Ale na pewno będziecie wiedzieli. To tak, to na pewno. Sauna. 25 tysięcy kosztuje, trochę dużo, poczekaj. Bo komunikacją też trzeba śledzić. O, to się może przydać. Straż pożarna. Tyle kosztuje dużo? 60, no bo to nie. Straż pożarna, proszę bardzo. Policja to mniejsza z tym. Edukacja to bardziej z tym. Szkoła średnia nie stać nas, ale też trzeba byłoby ją wstawić. Dobrze, zobaczmy sobie jak tam nasz transport działa. Oni tam się będą już powoli budować. 182 osoby korzystają z tego magicznego czegoś. Czy ten wagonik jest pełen? Tak z ciekawości się pytam. Tak, pełen. Czy jest już kolejny? Nie ma kolejnego. Okej, dobra. Nie, bo się zastanawiam. Czy jak one tutaj przyjeżdżają, to wszystkie teraz będą już pełne. I czy trzeba zwiększyć popyt tutaj na to, ale zaraz zobaczymy. Nie, 28 osób, przepraszam. A, no to nie jest tak źle. Jest źle, ale nie jest tragicznie. Tak można to nazwać. Co nie, o, tu jest 6 osób. To jako tako na razie tutaj będą mogli sobie w ten sposób tutaj działać. Nie powinno być aż tak w teorii, chociaż źle. Dobra, tak, tutaj nasze tramwaje jeżdżą. Pokaż jak tu jest nasza komunikacja. Bo tak, autobusom mamy jedną linię autobusową i mamy parę linii bambajowych, które tutaj sobie jeżdżą po naszym ogólnie mieście. No i bambaj sobie tutaj jedzie pod górę do rzeki. Metro nie, pociągi też nie, choć mamy tutaj ładną nitkę kolejową, można się tym zająć. Domy nie, na pewno nie. Sterowce, kolej jednoszynowa, no i oczywiście kolej linowa, z której najwięcej korzystamy. A, już wiem co miałem zrobić. Miałem im ze śmieciami taki problem. Wstawić tutaj stację kolei linowej, ponieważ tutaj takie się sytuacje podziały, że ją wyburzyliśmy. I oni tutaj teraz nie mają żadnego miejsca, jakby tutaj mogli wejść. 360. No, daj mi tutaj na 360 tą odległość, dobra. Czyli jeżeli na takiej odległości budujemy tutaj drogę i wstawimy sobie tutaj oto, to powinno być całkiem dobre. Poczekaj, zróbmy sobie pauzę. Budującym napięcie i wybudujmy tutaj podłączenie z tym. Dobra, tutaj się ładnie podłączyło. Teraz pytanie, czy to się z tym ładnie podłączy. Ma jakiś problem, ewidentnie. Okej, okay, dobra, ale sądzę, czekaj. Po pierwsze, nie. Widzę, że macie jakiś problem. Czekaj, to trzeba wyłączyć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. To jest max, dobra. No i z tego maxa powinniście już sobie spokojnie wyjechać, dobra. To zrobimy, aby aż tak bardzo tutaj nie lecieć w kosmos. Ale nie lubię aż takich bardzo wielkich skoków. O, proszę bardzo. Mamy tutaj takiego pit stopa, przy którym możecie się zatrzymać i jechać sobie dalej. Tak ogólnie, żebym powiedział się. Sądzę, że powinno to wam się przydać, bo tutaj, jak żeby to powiedzieć, no, nie mieliście żadnego komunikacji. Dla tych państwa i panów, tu jeszcze się zastanowimy, co sobie postawimy. Dobra, trochę ludzi nam przybywa. Mamy już 10 tysięcy, potrzebujemy ile? 5 tysięcy, chwila. 65. No to tak trochę daleko. Ciup, ciup. Jest problem ze śmieciami cały czas.
Jedyne co możemy zrobić to postawić spalarnię, ale ona kosztuje 30 tysięcy. To jest trochę dużo. Jednakże prędzej czy później trzeba nie postawić. Dobra, kolejne wysypisko dajmy. I to dajmy, aby się opróżniało. Nie wiem, czy one się opróżniają, jak nie ma żadnego innego, ale miejmy nadzieję. Dobra, tak, wy tu się powoli budujecie. Aby wam tutaj jeszcze bardziej się chciał budować, mogę wam tutaj postawić na pniu. Plac zabaw, proszę bardzo. To trochę wam może podnieść tutaj wartość gruntu. Chociaż podniesienie tutaj wartości gruntu to też nie jest najlepszy pomysł. Dobrze, jak tam korzystacie z tych naszych bambajów? Czy tutaj nie trzeba nic przykręcić? To jest autobus, to nie. Bambaj. Okej, nie jest źle. Góra to 20 osób jest na jakimś przystanku, ale autobusy, tramwaje zabierają dużo więcej ludzi, więc nie jest aż tak źle. Też nie jest aż tak źle. Tu jest 20 ludzi, no tak, bo tu jest przeprawa przez most. Tu jest jeszcze 22, okej, dobra. Ale tutaj z tego co widzę, o tu jest 23 jeszcze jakieś osoby. Nie jest aż tak źle, a ta nasza, ta. O, ta jest w potrzebie. Chociaż chyba nie. Dajmy sobie jeszcze jeden bambaj, niech tu się pojawi. Ale bo widzę, że bo ona tutaj jeździ sobie w kółku. Ta, ja mija to wszystko. No bo zobaczymy. Zobaczymy, jak z tego będziecie korzystać. Czy ktoś korzysta z tego naszego tutaj środkowego pit stopa? O, z tego. Nie, to się. Idą. Tylko gdyby to się pojawiło, to może tego jest jeszcze mało osób. Tak, ale z tego co widzę, to już jest trochę chętnych, aby z tego pokorzystać. To bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo. Łopanie. Trochę nawet. Nawet bym powiedział, że trochę więcej. Z tego to nie muszę pytać się, czy tu dużo ludzi korzysta, bo to jest cała komunikacja tutejsza. I nawet stąd tu ludzie korzystają z tego, dobra. Mniejsza z tym zastanawiałem się, dlaczego nasze miasto jest wspaniałe, bo wiem, że jest wspaniałe. Nie musimy jeszcze tego powtarzać. Powiększmy sobie tutaj nasz krater rozbudowy mieszkalnej. I tak, zbierajmy może na szkołę średnią, tak. A nie na spalarnię. Chociaż spalarnia. Nie, musimy bardziej rozbudowywać miasto. Jak będziemy już więcej zarabiać niż teraz, no to wtedy sobie pomyślimy o tym. Dobrze, jak tam jest. A tak, bo my tu usuwaliśmy naszą dzielnicę z przemysłem, z tego co pamiętam, na rzecz budowy tutejszego handlu. A biura budujemy sobie tutaj ogólnie, jeżeli tak powiedziawszy. Biurka sobie budujemy w innych miejscach. Biurka możemy sobie budować na przykład też, nie wiem, gdzieś tutaj. O, tutaj nie będzie to zwykły pomysł jakiś strasznie. Proszę bardzo. Tutaj jest całkiem dobrze. Tutaj bambaje w ogóle całkiem ciekawe jeżdżą. Tak, i odkąd budowaliśmy tę autostradę, tutaj całkiem dobrze z tego korzystają. Dobrze, wiecie co? Może to jest jakiś odpowiedni moment na jakąś nową linię autobusową. I tu mam na myśli, żeby na przykład po tym przemyśle jeździła i podwoziła ludzi. Bo ja tu wiem, ja tu nie chcę dawać dużo przystanków, aby się tutaj zatrzymywała i wyrobiła korki, bo tego byśmy oczywiście nie chcieli. Ale ogólnie taka linia, która tutaj objeżdża to wszystko. O, na przykład w ten sposób. Tutaj z przystankiem jeszcze takim. Później zjeżdża i nie wiem nawet, bo tak, bo tutaj jest to. Ta linia może nawet dla mnie tutaj zawracać. Będzie po prostu dowozić do tych ludzi tutaj na tym przystanku. No, dokładnie. I tu będziesz sobie wracać już grzecznie. Tu z jeszcze jednym przystankiem i tutaj. Tak, taka linia, która będzie rozwozić po tej linii do naszej kolei linowej i tak dalej. Dalej, tutaj też nie jest pięknie z komunikacją, ale dobra, już to sobie przemilczmy. Tutaj nie jest pięknie, ale może poczekajmy sobie na razie trochę na forsę. Dobra, tutaj widzę, że nie jest jakieś też wielkie zainteresowanie. Ile to kosztuje? 5,5 tysiąca. Wiesz co, może my to postawmy tutaj. Ale nie konkretnie w tym spocie, bo to byłoby trochę kiepskie. Ale w takim tutaj spociku to już bardziej by mi się spodobało. Bo ogólnie takich rzeczy tutaj właśnie ostatnio bardzo, bardzo mało już budowaliśmy. A sądzę, że nie wiem czemu. A sądzę, że się by przydały. Tak, tutaj ta nasza linia bambajowa sobie bardzo ładnie zawraca, co nie znaczy, że tutaj nie będzie. Tak, tu gdzieś może jakiś dworzec dzisiaj byśmy jeszcze postawili. O, tutaj, tutaj ta droga to jest kompletnie jakieś cuda na gwoździu. Wygląda to jakoś tak. Jeśli mam być 4, gdzie coś jeszcze byśmy mogli wybudować, to wszyscy my chyba o tym wiemy gdzie. I co, i jak. A mianowicie, można byłoby jeszcze jedną kolejkę linową puścić tutaj, z przystankiem tutaj i jadącą tutaj, ale chyba to już jest trochę przesada.
Nie wiem, pomyślimy nad tym później. Albo stąd? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, ta linia dostanie swojego własnego autobusa później, ale to będzie później, nie teraz. Jeżeli zaś chodzi o naszą kolej, to gdzieś tutaj trochę dalej będzie kolejny przystanek. Bo tutaj to sobie całkiem ładnie będzie już jechać. Pomijając to, że tu możemy na razie sobie wydłużyć, poczekaj. I tu byśmy sobie tutaj bym chciał trochę wydłużyć, ale widzę z tego, że... Z tego co widzę, to zbytnio nie będzie się chciał wydłużyć. Max to jest coś takiego. Można jeszcze zejść. Okej. Dobra, to powiedzmy, że należy dotąd na Maxa sobie będziesz dojeżdżać. A później pomyślimy, bo tutaj chciałbym, żeby to jednak to dojechało. Dobra, no i tak. Tutaj ogólnie się zrobił mały problemik, ponieważ te drogi wszystkie mają dojeżdżać dotąd. O, dokładnie. I tu będzie nasza stacja. Tak, bo dalej to już było problem. Tak. Chyba kolejne obszary będą jakoś te tutaj będziemy kupować. Tak mi się coś wydaje. Tak, bo to już jest całkiem ładna daleka odległość od tego, więc chyba to jest całkiem dobry pomysł. Tutaj sobie tylko to jeszcze zróbmy. Ja. Unam moment, bo ja tutaj mam ciekawe rzeczy na sobie dzisiaj. Mniej się zresztą z tym. Tutaj będą tam się ludzie budować. Tak jak to miało być, dokładnie. I tutaj... Tak, tu miałem to wbudować tą... Ale na razie nie. Handel. Handel może się tutaj budować, ale no co? Miejsce do biury. Biury to też tam gdzieś potrzebne, niestety. To tu możemy sobie budować jakąś kolejną dzielnicę. Tym my się za chwilę zajmiemy. Najpierw dajmy im tutaj jakiegoś stopa. Stop paleniu. Stop nie. Nie taki stop. Stop możemy sobie postawić, nie wiem. Jeżeli w ten sposób by mi się to udało, byłoby fajnie, ale nie jestem przekonany w 100%. Czekaj. No dokładnie, tak jak myślałem. Nie uda mi się tego tak tutaj postawić. Swoją drogą jesteśmy blisko bankructwa. Dawaj, czekaj, może w ten sposób. Dawaj. Ja wierzę w ciebie, City Skylines. O, dokładnie, coś takiego chciałbym tutaj, żeby się budowało. Proszę bardzo. Nie masz prądu, co prawda, jeszcze póki co, ale tutaj jak ludzie się zaczną budować, to będzie już lepiej. Na razie możemy dać tutaj biura dookoła. To się będzie chciał budować na pewno. No, i tak, i tutaj ta nasza droga będzie jechać sobie dalej. Wyłącz nasze wspomagacze póki co. No dobra, może kątowe wyłączmy rzeczywiście, bo one się chyba najbardziej ze wszystkich przydają zazwyczaj. Chociaż czasami też potrafimy wnerwić. Tak, tutaj ten słup sobie po prostu ominiemy. O, dokładnie, jak pięknie. Ulica Juraś. Właśnie, jak macie pomysły na nazwy dla ulic, też piszcie w komentarzach, czemu by nie. Dobra, problem śmieci jest już trochę kulminujący. Pokaż nasz budżet. Możemy spłacić pożyczkę i wziąć, to jest pomysł. I poczekać chwilę i postawić spalarnię, bo jednak by się to przydało gdzieś tutaj bardziej wyżej. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale trzeba postawić nową spalarnię. Może gdzieś tutaj nawet. Tak. Bo tutaj się już powoli zaczyna robić naprawdę nieprzyjemnie. Nawet nieprzyjemnie to nawet trochę mało powiedziane. Dobrze, zobaczmy czy ktoś będzie z tego chciał chętnie korzystać, jakbyś działał. A nawet jak nie działasz, to działasz chyba. Okej. Okay. Czy prąd masz podciągnięty? Masz prąd podciągnięty, świetnie. Dobra, zobaczmy. Niby idą jacyś ludzie. O, już ma prąd, to już będzie działać. Dobra. Tutaj naszą dzielnicę biurową za chwilę się nią zajmiemy. Najpierw spalarnię. Przyspieszmy sobie może trochę czas. Wiem, że przyspieszenie na tym scenariuszu to jest zły pomysł, ale może na chwilę. Może się nie zorientuję. Tak, ogólnie nie ma ostatnio żadnych katastrof jakichś irytujących. Tutaj nasza tama całkiem ładnie nam robi prąd. Poczekajmy. Wyjeżdża wagonik i zobaczmy. Tak, bo tu muszę kontrolować to, bo to jest jedyna komunikacja. Tutaj muszę kontrolować, czy mają cały czas dobrze, nie za mało, no wiecie, komunikacji. Ale tutaj no, na przykład to jest takie epicentrum trochę póki co.
Żaden wagonik nie idzie stąd? A to ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Tak, w ogóle było jakieś tutaj przez chwilę ciekawe. Tak, no i wszyscy jadą sobie w dół. Ciekawe czemu. Dużo osób jedzie tutaj, stąd przyjeżdża. Stąd, stąd. I nawet tutaj z góry jadą taką okrężną drogą. To ciekawe. I nawet te towarkami tutaj gdzieś skąd zjeżdżają. To. Naprawdę z ciekawych miejsc. Okej, okay, i tu widzę, że macie punkt spiekowiska, to jest ten przycinek bambajowy. Dobrze, to jest akurat dobrze. Do ciebie też widzę, że idziecie w ładnych tutaj sumach. Bambaj się zapełnia, ale nie jest do pełna, więc jest dobrze. Dobra, to z komunikacją chyba sądzę, że nie mam problemów. Mamy 30 tysięcy, możemy zwolnić czas. Dobra. I postawmy sobie tak, wiem, oni tutaj będą trochę mało zadowoleni, ale to trudno. Spalatę niestety tutaj musimy ją postawić, ponieważ... No, wszyscy wiemy czemu. Tak. Dobra, tu nasze bambaje sobie ładnie jeżdżą pod górę za rzekę. Przemysł. Czekaj, mieliśmy sobie zrobić tą dzielnicę tutaj biurową. Może od tego zacznijmy rzeczywiście. I tak, nasz przemysł tutaj, bo tu będzie nasza droga ogólnie skręcać. Chociaż czy tyle, czy ja wiem. Nie, tu może jechać nawet prosto. Bo tutaj kawałki ziemi będziemy kupować później. Wcześniej czy później one będą tutaj zakupione. To, że ich póki co nie ma, to nic nie znaczy, tak? Dobrze się rozumiemy. No i stąd... Okej. Dobra, stąd... To miejsce jest zajęte już przez to... Co? Coś chcesz jeszcze powiedzieć? No właśnie, też sądzę, że nie. Dobra, tu będzie nasza dzielnica biurowa, proszę bardzo. Daj im tutaj miejsce dla biur. Tak, będzie biuro, tutaj będą tylko biura, bo biura się ostatnio chciały trochę tutaj budować. Więc sądzę, że nie ma sensu ich tutaj powstrzymywać aż tak bardzo. Jak to robiłem cały czas. Budować trochę przemysłu. Nie, mogą się też biura budować. Tak, i tutaj jeszcze, tutaj byśmy sobie dali odjazd. Tu już jest brak funduszy. Dobra, poczekajmy sobie na fundusze, aż pojawią się. Ludzie się ogólnie tak, no tak sobie pojawiają. Nie wiem, czy to przez to, że edukacja cały czas czeka, aż trochę bym pobudować. Czy przez co, ale no nie wiem, zobaczymy. Co na gąb, czekaj. Nie, to chciałem zrobić. Ścieżki rowerowe też możemy im budować, one są trochę... Czekaj, ile to kosztuje? To kosztuje 48, to kosztuje 32. No to będzie trochę tańsze jeszcze przy okazji. Tak, i tu musimy jakoś, nie wiem jeszcze jak, to podłączyć. To będzie ciekawe. Tak, bo tutaj to już całkiem ciekawe, to ja pobudowałem, z tego co pamiętam. Bez zwrotu się wyburzę tunele. Zbyt tam zobaczę. No nie gadaj, że nie da się zrobić tutaj wyjazdu z tunelu. O, brak funduszy, po prostu. Poczekajmy, zobaczymy. No, da się. Tylko jesteśmy teraz na ładnym minusie. No, poczekajmy chwilę i zaraz to wybudujemy. O, proszę bardzo. Dobra. I tak. Ogólnie to musi tu być znowu podłączone, bo to tak nie może teraz wyglądać. Że teraz oni tutaj nie mają podłączenia, jak mieli cały czas wcześniej. Tylko może być teraz trochę bardziej problematyczne, by tutaj to nie wybudować. No, zmieszę tutaj taką pętelkę. Kurczę, ile to kosztuje. Budowanie pod ziemią to jest chyba jedno z najbardziej... No wiecie zresztą sami, o co mi chodzi. To jest najbardziej wydatkowe chyba. Czekaj. Bo my wszyscy wiemy, gdzie ja chcę tutaj skręcić. Czy ja jakoś tutaj nie mogę lepiej z tego zrobić? Okej. Tu widzę, że jest problem. Tu nie ma problemu, świetnie. Okej, dobra. Jeżeli teraz wpłynie nam te 1680 forsy lub nawet trochę mniej, jak będzie pewnie 1500, 1500 to już będzie. O, blisko, dobra, mamy to. No to mamy podłączenie, dobra. Tak, bo tu jednak te podłączenie, taki jedyny tunel już się tutaj może przydać trochę. Dobra, no i tu będą się mogły biura budować. Do wyboru, do koloru. Chociaż nie, tutaj aż tak dużo. Albo w sumie dobra. Tutaj będzie bardzo duży biur. Już jak to się teraz zastanawiam, to rzeczywiście może trochę biur im tu nie zaszkodzi. Może. Dobra, stąd z kolei będzie
Nie gadaj, że tu nie mogę zrobić ścieżki. Okej. Okej, to jest trochę dziwne, ale dobra. A od ciebie będę mógł zrobić ścieżkę? I do tego? Tak, nawet się chyba podłączyło. Dobra, mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że to się tak podłączyło ładnie. A stąd z kolei będzie ładna ścieżka rowerowa w dół. Tu będzie oczywiście jechać nad tym, żeby nie było. A, no tak, zapomniałem oczywiście o tym. Nie można budować w ten sposób ścieżek w Ski Skylines bez odpowiedniego uprzyrządowania, jakim są metalowe narwy. Dobra, no i tu sobie zjedziesz. To taka tutaj taka pseudo ścieżka rowerowa, jakby ktoś chciał się przejechać. Dobrze, ale wracając do naszej rozbudowy. Całkiem ładnie nam się tutaj to rozbudowuje naprawdę dzisiaj. Naprawdę. Aż tak bardzo dobrze, że nawet może im tutaj postawimy za chwilę jakąś edukację nad nową. Może, czemu by nie. Ale zaraz zobaczymy. Tak, tutaj biura się bardzo chętnie szybko wybudowały. Nawet się nie dziwię trochę. Natomiast tak, wy będziecie na pewno potrzebować tutaj wody. I to jest chyba pewne. Bardzo podłączony do wody. Zaś tutaj to tak. Tutaj ten budynek musi pójść, bo tu będzie później jechać nasza kolej linowa dalej. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. Może tam gdzieś w dół będzie zjazd. Tak, bo ta kolej linowa jest ogólnie tutaj naprawdę długa. Tu się dużo z nią zmieniało. Te linie bambajowe tutaj w ogóle. Czekajcie, jak tam jesteśmy z czasem? Bo ja tutaj cały czas trochę buduję to. Buduję, kręcę i tak dalej. Zero katastrof, spokojna dzisiaj rozbudowa, a ludzi, no jak było mało, to tak jest mało. Może oczywiście trochę przemysłu chce się pobudować. Bo nie skreślajmy ich też z listy rzeczy, które by się chciały budować, bo przemysł, sam z siebie przemysł, też się powinien budować. Więc może rzeczywiście im dajmy trochę tego tutaj miejsca pod rozbudowę. Ale trochę. Nie jakoś strasznie dużo, żeby nie było. Tutaj i... Czekaj, czemu tu się śledzi? Tu ogólnie jest problem z tramwajami, bo tutaj jest trochę zły i niedobry wyjazd, ale dobra. Mam $77 w mojej... Moje fundusze są ograniczone lekko. Dobra, tutaj się to będzie całkiem ładnie rozbudowywać już. Tutaj zaraz tym się zastanowię jeszcze, jak to budować. Zaś ty dojedziesz sobie dotąd. I tu jest uno problemo. What is a problem? Chyba ten przystanek. Chyba ten przystanek, a nie, czekaj, to jest przystanek w korku. Tak, tu jest trochę tego za dużo wszystkiego. Czy ktoś jedzie w ogóle do zajezdni teraz? Zaraz. Ja nie uwierzę w to, że wszystkie bambaje tutaj stoją tylko i wyłącznie przy stanionym przystanek. Okej. To nie jest dobra wiadomość. Mam więcej, to jest nawet tragiczna wiadomość. Może rzeczywiście są trochę tutaj zbyt blisko do przystanki. I ten rzeczywiście możemy usunąć, dając tutaj ten inny taki przystanek. O. Dla czarnych. A pomarańczowe mają tutaj najbliższy przystanek. Może rzeczywiście to trochę ulepszy sprawę, ale nie wiem, no. Nie chciałbym, żeby to w ten sposób wyglądało, powiem to tak. Czekajcie, mam zły pomysł. Uno momento, bambaje. Bo ja widzę, że wy tu macie jakiś kompletny, tragiczny w ogóle problem. Co nie? A gdybyśmy my tak może... zrobili tutaj coś takiego... No tutaj to może rzeczywiście trochę źle wygląda, ale mniejsza z tym. I tu to podłączyli sobie. O, dokładnie. I te przystanki, te dwa co tu były, rozdzielili na to, że pomarańczowe jadą tu, czarne jadą tu. Może to by trochę pomogło. Zaraz zobaczymy zresztą. Dobra, czarny już pojechał swoją drogą. Mamy kolejny czarny, w ogóle jest chyba czarnych trochę więcej. Bez urazy oczywiście. Oczywiście tutaj nie mam żadnych podtekstów na myśli, ale... właśnie, czekaj, nie to. Jak tam jesteśmy? 90 tygodni. Dobra, dziś trochę dużo się rozbudowaliśmy. Porównując z tym, co było wcześniej. Co z dobrą wiadomością. Ta linia tutaj bambojowa jest wiadomo do czego. Do omijania tego wszystkiego. A, pomarańczowe świetne, ten wiadomy skrót. A tego nie widzę, tego nawet nie wiedziałem. Dobrze, z tego co widzę,
To chociaż w teorii trochę pomaga. Ale i tak jest jakiś slow motion, ty. Co? Te bambaje coś takiego mają w sobie, że one nie potrafią się zbyt szybko ruszać. Dobra, rusz się czarny. Teraz dwa tramwaje się ruszą, z tego co mi się wydaje. Poczekaj, bo jedzie teraz ten tutaj, ten czarny. O. I oni tu sobie jedną tam dalej. Natomiast ten pomarańczowy, gdzie dojedzie? Namów rzesz. A, i ogólnie w poniedziałek, góra w niedzielę, raczej w poniedziałek, pojawił się kolejny odcinek z przygody Wizynosza. No bo teraz to będzie chwilę trwało, że nie zanim to się naprawi, ale no, i co? Dobrze, tak, tutaj wy macie teraz problem oczywiście z wodą. Bo tutaj pozwoliłem się budować. To wam dajmy takie trochę wody. Ale sądzę, że to im się tutaj przyda, bo jest to jeszcze ogrodzone tym wałem jakby coś. A nawet całkiem nieźle wygląda. Dobra, ludzie się tu mogą budować ogólnie. I ogólnie, aby tu im bardziej się spodobało, to dajmy im tutaj tego autobusa. Tak. Autobus im tutaj nie zaszkodzi. Na pewno nie. Tutaj. On tu będzie sobie jeździć ogólnie po tych dzielnicach. Nie gadaj, że ty nie działasz, bo nie masz wody. No, to byłoby nawet logiczne, że nie działasz, skoro nie masz wody, ale... Ale nie wolno. Nie było wody nie bez powodu, ale... Nie wolno tak, takich rzeczy robić. Dobrze, nasz autobus będzie jechać sobie dalej stąd. Tutaj, tędy. No tak powiedzmy. Później przez to... Czy tu będzie zjeżdżać sobie na dół? Nie, na dół nie będziemy zjeżdżać, to nie ma problemu. Bo to nie ma aż takiej dużej potrzeby. Później tędy. Tak, pójdźmy ciebie tutaj już do tych naszych przemysłów, bo w sumie czemu by nie. Do naszych, nie, to są biura, przepraszam, ale to jest do naszych biur. No, później dojedziesz sobie tutaj. I tutaj, nie będziesz tak sobie skręcać, skracać drogi, nie ma mowy. Jeszcze przejdziesz się przez tą dzielnicę. O, dokładnie. Tu, nie, tu, tu, zrobisz sobie przystanek. I tutaj, i tu dojedziesz. Tak, jeszcze taka jedna linia autobusowa może się tu przydać. Właśnie, jak jest tą naszą... Nie, to chciałem kliknąć, Naszą linią autobusową, tą żółtą. Czy ktoś z niej korzysta? Pojedyncze jednostki korzystają. 7 osób jest tu na dole. Aha, jedzie... Co? I nikogo nie ma na górze. Jedna osoba jest tutaj pod tym. Dwie osoby jest tu, są tutaj. Jedna jest tu, jedna jest tu. No dobra, to tak, w ramach testów. Możemy zmniejszyć trochę nakład do 5 wózków. Jak jest z tą naszą nową linią, którą przed chwilą stworzyliśmy? Dobra, jako tako tam się jacyś ludzie pojawiają. Wy tu macie problem na pewno ze śmieciami, bo wszyscy mają z tym problem. Ale sądzę, że to zostanie naprawione tam w przeciągu paru odcinków. Nie, bo tym się teraz nie będziemy szybko zajmować. Dobra, edukacją się teraz zajmiemy, aby się to szybko ci rozbudowywało. Okej, dobra, tu się coraz mniej mi to zaczyna podawać, ile tu jest ludzi. Dobra, pokaż tu. Autobus, bambaj właściwie. 59 osób jest tutaj, na przystanku. Czy zabierzesz ich wszystkich? A, dobra, jak zabiera ich wszystkich, to jest dobrze, ale ogólnie bambaje widzę, że nie są puste. Czekajcie, jak jest z zarobkami z bambajów? Znaczy ogólnie z komunikacji. Na bambajach prawie 500... Nie, na bambajach ponad 500... Na kolei linowej też prawie 500, na autobusach to zawsze jest mało, a na wszystko 4000. No, to chyba widzę, że się opłaca. Na leśnictwie też trochę zwabiamy, to jest też dobra wiadomość. Dobra, widzę, że się zbliżamy do 30 minut, więc za chwilę będziemy już kończyć, bo chcę, żebyście ten odcinek dzisiejszy dostali. Dzisiaj, czyli wiadomo kiedy, w sobotę. Bo i tak dzisiaj cały dzień to wiadomo, będę nagrywać przygodę Wiznosza. Będzie to jeden z najdłuższych odcinków. I to będzie coś podobnego jak pierwszy odcinek, czyli... jak on się nazywał? Polskie święta. Tylko, że tutaj będą po prostu święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, jeszcze nad nazwą się jeszcze zastanowię. Ale jakby coś nie będzie zapowiedzi, po prostu się pojawi. Taką mam przynajmniej nadzieję, bo... Jak zawsze była zapowiedź, to tak już, no wiecie, no. No, jakoś tak. Właśnie, jak tam korzystasz z tego? 70 osób z tego korzysta. Ej, to jest naprawdę dużo. Powiem więcej, to jest naprawdę dużo ludzi. Jak na 70 osób, to jest naprawdę kupa. Czyli to się im tutaj przydawało. Dobrze, czy ktoś czeka na tym przystanku autobusowym? Widać, że dużo ludzi. Chyba wolą pójść do Bambaja. Dobra, biura się tu powoli budują. Mieszkańcy też. W kolejnym odcinku może naprawdę przelejemy i wiadomo, nie wiadomo do czego pójdziemy, nie wiem, do pociągów.
żeby tutaj był pociąg i tu był drugi pociąg, ale to chyba trochę przesadzam. Czy możemy kupić jakiś nowy obszar? Nie. A kiedy mamy kolejny kamień milowy? Niedługo. Będzie krematorium w końcu. O, nawet nie wiedziałem, że nie. I będzie kolejny kawałek ziemi. Tutaj jest też, nie jest aż tak źle. No to może w nowym roku na pewno już będzie. Rozwijamy. I w najbliższym tygodniu świątecznym może się pojawi znacznik właśnie z tego. Nie wiem jeszcze. Ale w kolejnym odcinku będziemy chcieli kupić ten obszar tutaj. I będziemy szli w te góry. Tutaj nawet może niekoniecznie, może też. Ale tu tą górę, bo to jest jakaś fajna, wysoka góra, będę chciał na pewno koniecznie ją przejąć i rozbudować tam całkiem ładną dzielnicę, jak tutaj z koleją linową. Może nie aż tak dziwny sposób, jak tutaj zajeździć, na przykład tu. Później z przystankiem tutaj, gdzie też jest bardzo dużo ludzi z tego korzysta. Te może być duże, o dokładnie, bo tu jest do handlu taki przystanek. No. I tutaj, ponieważ wyburzyliśmy już prawie nasz cały przemysł, który tutaj był wcześniej, tu jeszcze jest jakieś ostatki, to sobie możemy to poprzesunąć. Co do spalarni, one lubią być bardziej gdzieś daleko od tych wszystkich, od całości, ale z jeszcze jedną tu możemy sobie postawić, bo tutaj jednak jest takie bardziej centrum teraz te nowe i wolę, żebyście z niego korzystali. Kurczę. Coś jest nie tak tutaj z tą siecią, ale dobra. Dobra, dotąd proszę bardzo, możecie się podłączyć. Dobrze, poczekajcie. Ostatnią rzecz, którą chcę wybudować dzisiaj, to jest ta szkoła średnia. I to będzie zakończenie dzisiejszego odcinka. A jesteśmy naprawdę już blisko, mamy 21 tysięcy, więc właściwie to jest niedużo. Do tego postawimy sobie ją nie nigdzie indziej, jak na wprost stacji naszej kolei linowej, aby mieli tutaj ładny dostęp do tego. A czemu by nie? Tylko teraz trzeba poczekać, aż do tego dobijemy. No, czekajcie, to naprawdę fajnie wygląda. Gdzieś tam w kosmos lecicie. Dobra, 23 tysiące, to znaczy, że możemy już postawić. Nie to, to byłoby tragedia, jakbyśmy stawili. No, proszę bardzo. Mamy szkołę średnią postawioną. Ci się naprawdę będą zadowoleni. Jak jest z edukacją ogólnie w naszym mieście? Szkoły średnie, podstawowe jeszcze trzeba pokręcić. Średnie są już całkiem dobre poziomy. Uniwersytetów żadnych nie mamy, więc no cóż. Ale ogólnie widzę, że całkiem dobrze to będzie się działo. Widzę, że jakaś trawka się pojawia. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać w górę. No dzisiaj ewidentnie tutaj dużo zrobiliśmy. Pokręciliśmy w tych dzielnicach, kolei tutaj linowej, autobusy jakieś wprowadziliśmy. Dużo się działo, nawet przemysł, biura. Więc jeśli tak, to możecie stać po kogórę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. To będzie Cities kanał Snowfall albo live, który będzie jutro. Prawdopodobnie koło 18, ale nie będę wam mówić. Prawdopodobnie pojawi się też przypomnienie o której godzinie i jeszcze was o tym powiem. Dobra, nie będę już przybywać. Cześć!